Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Młody talent Barcelony przechodzi do PSG. Cały Juventus musi podporządkować się Cristiano Ronaldo. Milik doskonali rzuty wolne. Nagranie z treningu robi wrażenie. Glik na celowniku europejskich gigantów. Lewandowski o odejściu Matsa Hummelsa do Borussii Dortmund. Juventus wkracza do gry. Chcą Neymara. Szczęsny o powrocie Gianluigiego Buffona. Czy Paulo Dybala zostanie czerwonym diabłem? Zanim przejdziemy do wyboru plakatów przez Was na tą ścianę, no to przypominam, że jeżeli nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, nie wiem dlaczego jeszcze tego nie robisz, koniecznie klikaj czerwony przycisk na dole. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę pod poprzednim filmem. No i lecimy z plakatami. Pierwsza propozycja to Alexis Sanchez, Arsenal. No i pozostałe plakaty Gianluigi Buffon, Juventus oraz Filipe Coutinho, FC Barcelona. Głosujcie oczywiście tutaj w ankiecie, mam nadzieję, że nie zapomnę dodać i teraz już naprawdę ją dodam. Jeszcze zobaczmy, jaka sytuacja w Football Team. Dzisiaj o 18:00 meczyk naszego klubu z AKFC po Żubróweczce, także myślę, że będzie ciekawie. No jeżeli chcecie dołączyć do mojego klubu, plus 90 overall, plus 100, coś takiego, zapraszam, ostatni gwizdek. No i życzę miłego oglądania. Popularny serwis internetowy Netflix w swojej ofercie ma kilka filmów i seriali poświęconym piłce nożnej. 16 sierpnia pojawi się serial o życiu pewnego piłkarza. W związku z tym mamy dla Was zagadkę. O życiu jakiego piłkarza Netflix wypuści 16 sierpnia serial? Odpowiedź standardowo poznacie na końcu materiału. Dla większości kibiców piłki nożnej Xavi Simons jest postacią wręcz anonimową. Jedynie ludzie interesujący się FC Barceloną oraz La Masią wiedzą, że piłkarz ten jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy wcześniej wymienionej akademii. Duma Katalonii wiązała z nim duże nadzieje. Nazywany był następcą Lionela Messiego. Jak się teraz okazuje, 16-latek opuszcza FC Barcelonę. To trudny dzień, bo nikt nie lubi się żegnać. Szczególnie z miejscem, które było twoim domem, rodziną i życiem, od kiedy byłeś mały. Nigdy nie zapomnę momentu, w którym 9 lat temu po raz pierwszy założyłem koszulkę Barcelony. Choć mam dopiero 16 lat, czułem ciepłe uczucia ze strony setek tysięcy kibiców, którzy mnie dopingowali i motywowali do dalszej poprawy i nauki, bym mógł pewnego dnia zagrać na Camp Nou. Xavi Simons ostatecznie podpisał kontrakt do 2022 roku z francuskim Paris Saint-Germain. Według umowy nastolatek ma zarabiać 1 000 000 euro rocznie. Za przenosinami 16-latka do Francji stoi piłkarski agent Mino Raiola, który pod swoimi skrzydłami ma m.in. Mateisa de Ligta. Czy to jest dobry ruch dla Xaviego Simonsa? Jeszcze trochę czasu minie, zanim nastolatek przebije się do pierwszej drużyny PSG. Jednak z drugiej strony w Paryżu lubią stawiać na młodych zdolnych, dlatego w perspektywie roku lub dwóch lat możemy zobaczyć Xaviego Simonsa w seniorskiej drużynie francuskiego klubu. Transfer Cristiano Ronaldo do Juventusu był nie lada wyczynem działaczy włoskiego klubu. Było to ogromne zaskoczenie. Niestety przyjście Portugalczyka nie dało upragnionej Ligi Mistrzów. Zmienić ma to Mauricio Sarri, który przygotowuje drużynę tylko i wyłącznie pod Cristiano Ronaldo. Można to wywnioskować ze słów nowego szkoleniowca Piemonte Calcio. Ronaldo będzie piłkarzem, który w naszych meczach zrobi różnicę. Z tego powodu pozostałych 10 zawodników musi się do niego dostosować. Podczas naszego zgrupowania Ronaldo będzie grał głównie jako lewy napastnik. Bardzo dobrze wiemy, że Ronaldo lubi schodzić do środka boiska i tam szukać sobie miejsca przy drugim słupku. Musimy dopasować się do jego ruchów na boisku. Czy przyniesie to wymierny skutek w postaci zwycięstwa w Champions League? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. Arkadiusz Milik w ostatnim czasie bardzo poprawił umiejętność wykonywania rzutów wolnych. W poprzednim sezonie kilka bramek bezpośrednio z tego stałego fragmentu gry zdobył dla Napoli. Niekiedy były to gole dające zwycięstwa. Nic więc dziwnego, że reprezentant Polski wciąż doskonali umiejętność skutecznego egzekwowania rzutów wolnych. Milik na swoim instagramowym profilu dodał nagranie wideo, w którym trenuje uderzenia z rzutów wolnych.
Sami zobaczcie, jaką precyzją popisuje się na przedsezonowym zgrupowaniu napastnik Napoli. Miejmy nadzieję, że przełoży to się zarówno na rozgrywki klubowe, jak i reprezentacyjne. Kamil Glik jest obecnie najlepszym środkowym obrońcą w Polsce. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ile dla naszej reprezentacji znaczy, mogliśmy się przekonać na Mistrzostwach Świata w Rosji, gdzie piłkarza AS Monaco zabrakło z powodu kontuzji. Jak donoszą piłkarskie media, Glikiem zainteresowane są kluby z europejskiego topu. Mówi się o takich zespołach jak Manchester United, Tottenham, AS Roma czy Inter Mediolan. Co ciekawe, miało dojść już do kontaktu wymienionych klubów z przedstawicielami AS Monaco. Dla nich Glik jest kluczowym piłkarzem, który stanowi o sile defensywnej zespołu. Dlatego też włodarze AS Monaco przygotowują dla reprezentanta Polski nową umowę, która będzie obowiązywała o rok dłużej, czyli do 2022 roku. Dodatkowo zarobki Polaka mają ulec zmianie. Zaoferowana ma być podwyżka w wysokości 300 tysięcy euro netto za sezon. W związku z tym w ramach nowego kontraktu Glik inkasowałby 3,8 miliona euro netto. Ponadto w przypadku odejścia Radamela Falcao Kamil miałby przyjąć opaskę kapitańską, a wszystko na to wskazuje, że Kolumbijczyk opuści klub. Na jaki ruch zdecyduje się 31-letni obrońca? Czas pokaże. Do Bayernu Monachium przyszli tacy piłkarze jak Lucas Hernandez czy Benjamin Pavard. Przyjścia jednych oznaczają odejścia drugich. Tak się stało m.in. z Matsem Hummelsem, który po kilku latach wrócił do Borussii Dortmund. Jaki był powód odejścia Niemca? Robert Lewandowski w swojej wypowiedzi zasugerował, że obrońca obawiał się rywalizacji o miejsce w podstawowym składzie Bawarczyków. To smutne, że nie chciał zostać, by walczyć o swoje miejsce. Teraz jest naszym rywalem. Mecze między Bayernem i Dortmundem zawsze są gorące. Mats wrócił do Dortmundu i trzeba to uszanować. Szkoda, że nie zagra więcej z nami, ale to jego decyzja. Teraz jest naszym rywalem. Do pierwszej konfrontacji między Lewandowskim a Hummelsem dojdzie już 3 sierpnia, kiedy to w ramach Superpucharu Niemiec Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund. Telenowela pod tytułem Odejście Neymara z Paris Saint-Germain powoli nabiera rozpędu. Jego przejście do FC Barcelony wydaje się być coraz mniej prawdopodobne. W związku z tym do gry o Brazylijczyka chce się włączyć włoski klub. Hiszpańskie El Mundo Deportivo donosi, że Piemonte Calcio zaproponowało PSG wielką wymianę. Chcą dostać Neymara w zamian za sporą kwotę pieniędzy, Paulo Dybalę oraz Blaise Matuidiego. Według tego samego źródła miało już dojść do spotkania przedstawicieli Starej Damy z agentem Neymara. Kością niezgody w tym przypadku ma być wspomniana duża suma pieniędzy. Dla Piemonte może być ona duża, dla PSG niekoniecznie. Mamy wrażenie, że Neymar wyrwałby się teraz gdziekolwiek. Jednak czy gra w jednym zespole z Cristiano Ronaldo wyjdzie mu na dobre? Jak myślicie? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. Powrót Gianluigiego Buffona do Juventusu wywołał wiele pozytywnych emocji zarówno w środowisku piłkarskim, jak i kibicowskim. Włoski bramkarz w Turynie jest uwielbiany. Buffon trafił do Juve dla dwóch rzeczy. Po pierwsze chce wygrać upragnioną Ligę Mistrzów, po drugie marzy o rekordowej liczbie występów we włoskich rozgrywkach. Wrócił do Juventusu, aby pełnić rolę zmiennika Wojciecha Szczęsnego. Jak zareagował reprezentant Polski na powrót Gigiego? Opowiedział o tym na konferencji prasowej przed spotkaniem z Interem w ramach International Champions Cup. Jestem bardzo zadowolony z jego powrotu. Wszyscy wiemy, jak wielka jest jego rola w zespole. Moje relacje z Gigim są znakomite. Mauricio Sarri jest bardzo dobrym szkoleniowcem, dlatego jesteśmy przekonani, że odpowiednio rozłoży obowiązki meczowe pomiędzy Szczęsnego i Buffona. Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii Paulo Dybali. Według El Mundo Deportivo Argentyńczyk ma być częścią wielkiej wymiany między Juventusem a Paris Saint-Germain. Angielskie media jednak podają zupełnie inną informację. Według nich Dybala ma trafić do Manchester United, a gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania jest norweski szkoleniowiec Czerwonych Diabłów, Ole Gunnar Solskjaer. Według Daily Mail klub z Manchesteru jest w stanie zaoferować od 70 do 90 milionów funtów za Dybalę. Sam piłkarz nie jest pewny przyszłości gry w klubie. Podstawowa jedenastka jest mocno zagrożona.
Dlatego Paulo najchętniej zmieniłby nie tylko klub, ale również ligę. Według Solskjaera Paulo ma iskrę, która pozwoli odblokować obronę przeciwników. Czy transfer dojdzie do skutku? Odpowiedź na to pytanie poznamy za jakiś czas. Odpowiedź na zagadkę. 16 sierpnia na platformie Netflix pojawi się serial dotyczący życia Carlosa Teveza. W sieci dostępny jest już trailer. Zachęcamy do obejrzenia. Zapowiada się całkiem dobrze. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.